Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym live'ie w poniedziałek o 9. Witam Wojtka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać na temat tego, jak uwierzyć w siebie, czyli jesteś idealna już teraz, jesteś świetna już teraz, już dziś, więc możesz zacząć działać z biznesem, rozwijać go i tworzyć kursy online. Ja nazywam się Monika Pałasz, pomagam tworzyć dochód pasywny poprzez właśnie zarabianie na własnej wiedzy. Dzisiaj będę Wam przedstawiała kilka takich aspektów, które są fajne do takiego zastanowienia się i stworzenia czegoś fajnego w swoim życiu. Jeśli chodzi o naszą pewność siebie, czyli dlaczego nie wierzymy w siebie. Nie wierzymy w siebie z takich powodów, że bardzo często w dzieciństwie, tutaj możemy to określić na dwa sposoby, czyli właśnie dzieciństwo i życie dorosłe, czyli właśnie z tych dwóch aspektów jakby się wywodzą nasze wszelkie zachowania, nasza pewność siebie, nasz brak pewności siebie i tym podobne aspekty naszego charakteru, osobowości, które tworzą się właśnie na podstawie tego, gdzie żyjemy i w jakim środowisku się otaczamy, jakimi ludźmi. Jak wiemy, żyjemy w systemach, nie żyjemy jako osobne jednostki, dlatego jesteśmy od ponad 2000 lat programowani na pewne zachowania i w pewne role, które mamy się wpisywać, ponieważ ktoś tak od nas chce. Niestety niekoniecznie dobrze dla nas chce. I teraz tak, w czasie dzieciństwa naszymi bezpośrednimi takimi twórcami naszej osobowości byli rodzice, którzy, jak wiemy, w wielu przypadkach mają naleciałości z poprzednich systemów swoich rodziców i swoich rodziców i swoich rodziców, czyli dziadków i pradziadków i tak dalej. Z pokolenia na pokolenie jest to coraz mniej nieprzychylne ludziom i dzieciom, dlatego bardzo fajnie, że jesteśmy w tym czasie, a nie w innym. W dzieciństwie na przykład tworzono naszą negatywną osobowość poprzez to, że byliśmy porównywani z innymi osobami. Cześć Paulina, cześć Paulina. Więc poprzez porównywanie. Porównywanie miało na celu nas jakby zmobilizowanie, chociaż to był bardzo zły sposób, aby na to, żebyśmy zaczęli się rozwijać, mieli pewność siebie i żebyśmy mieli takie mocne charaktery, które pomogą nam w życiu. Takie porównywanie miało na celu nam niby pomóc, ale był to zły kierunek, zła droga. Nie powinno się w ten sposób tego robić. Ale niestety poprzednie pokolenia tego nie wiedziały. My z tego względu, że jesteśmy już lata 90, 80, jesteśmy coraz mądrzejsi, coraz lepiej rozumiemy to, że to, w jaki sposób wychowujemy nasze dzieci, to takie będą później. I wiele właśnie zachowań naszych rodziców wpływa na to i nas, jako na nasze dzieci, wpływają na to, jakie będą w przyszłości te dzieci. Czy będą pewne siebie, czy nie. Jak wiemy, do prowadzenia biznesu pewność siebie jest bardzo potrzebna, dlatego potrzebujemy rozwijać tą naszą pewność siebie. Jeśli jej nie mamy, jest trochę zachwiana w niektórych momentach, warto ją rozwijać. Jak wiemy, w wielu przypadkach jest tak, że jesteśmy dualistyczni, czyli mamy pewność siebie w pewnych sytuacjach, ale w innych nie mamy tej pewności siebie. My tutaj pracujemy na biznesach, więc chcemy rozwijać biznesy i pewność siebie w biznesie, więc tutaj się tylko tym będziemy zajmować, ale omówię Wam, z czego to w pewnych momentach wynika. I to są tak naprawdę moje przemyślenia, bo jestem myślicielką i ja bardzo dużo rozanalizuję i prowadzę sobie takich rozmyślań. I to są na bazie moich rozmyślań i częściowo też informacji, które zdobyłam przez te prawie 30 lat mojego życia. Więc porównywanie często było takie, że tak naprawdę efekt miało odwrotny, czyli nie mobilizowało nas to, tylko wręcz przeciwnie powodowało, że my się bardziej frustrowaliśmy tym, że nie jesteśmy tacy jak ktoś jest, tak dobry jak ktoś jest, więc to było coś, co wręcz przeciwnie podkopywało naszą pewność siebie. Dlatego to jest jedna z wielu przypadkowości naszych rodziców, naszych pokoleń poprzednich, które powodowały, że nie byliśmy, nie jesteśmy teraz też w pełni siebie, żeby rozwijać biznes, czy tworzyć kursy online, czy dzielić się swoją wiedzą. Kolejną rzeczą było na przykład coś takiego jak besztanie. Tutaj mówię o rzeczach, które również mnie dotyczyły i to bardzo, no 19 lat takiego traktowania też odbiło na mojej głowie piętno, ale z drugiej strony ja właśnie byłam taka, ja jestem wodnikiem, więc moja jakby ta osobowość była zawsze taka dwojaka, że z jednej strony byłam bardzo pewna siebie, bo wiedziałam, że nie mogę dać się zbesztać, o czym teraz będę mówiła, ale z drugiej strony byłam besztana, tak, że jakby ta moja pewność siebie naprawdę na wielu innych aspektach przymierała. I w takich przypadkach potrzeba mieć po prostu jakąś taką wewnętrzną siłę, żeby nie dać się złamać takim osobom. Więc kolejna rzecz, tak jak wymieniłam, to jest besztanie, czyli właśnie takie karcenie publiczne, ośmieszanie nas, to bardzo, bardzo
nas jakby strąca nas w przepaść bezdenną, jak ja to mówię czasami, ponieważ no, jakby godzi to w naszą inteligencję, naszą mądrość, nasze doświadczenia, nasze jestestwo. Więc to są rzeczy, które jak najbardziej spowodowały, że nie jesteśmy teraz pewni siebie. Tak? No więc kolejna rzecz, którą wymienię tutaj, mam notatkę, tylko sobie zerkam, brak okazywania zainteresowania. Czyli jakby nasze jestestwo, nasze zdanie nie miało żadnego znaczenia dla kogoś i to było coś, co powodowało, że my się czuliśmy coraz gorzej z tym, że w ogóle wypowiadamy swoje zdanie, w ogóle nie ma sensu może, no bo nas i tak nie słucha, więc jakby ten brak zainteresowania naszą osobą jest bardzo, bardzo również negatywny. Kolejna rzecz, dlaczego nie wierzymy w siebie, to na przykład przez to, że byliśmy krytykowani jako dzieci, tak? Czyli no na każdym, no ja przykład mój, no to wiadomo, na każdym kroku byłam krytykowana chociażby za to, że mam alergię i mam katar. Co było abstrakcją totalną dla mnie już wtedy i jak teraz na to patrzę, to mówię, to jest chore, nie? Więc no, krytykowanie to jest bardzo, bardzo silna, bardzo silne zachowanie, które powoduje, że jesteśmy coraz mniej pewni siebie. Kolejna rzecz to na przykład rozczarowania, czyli jeśli rodzice nam coś obiecywali, nie dotrzymywali tego słowa, to my się czuliśmy rozczarowani, co oznacza, że my w pewnym momencie zaczęliśmy wierzyć w to, że nie można ufać ludziom i to bardzo nam przeszkadza w dzisiejszym życiu, tak? Witam wszystkich, którzy dołączają i nie zdążam Was wszystkich przywitać, bo jest Was bardzo dużo. Kolejna rzecz to właśnie rozczarowanie. Jeśli chodzi o dorosłe życie, to jeśli możemy się tutaj zastanowić nad czymś, co powoduje, że nie jesteśmy pewni siebie, to na przykład to, że w życiu doświadczamy wielu niepowodzeń, tak? Życie nie jest łatwe, bardzo jest trudne, w dzisiejszych czasach jest strasznie skomplikowane dodatkowo. Jesteśmy uwikłani w tak dużo różnych systemów i szablonów i schematów, że ciężko się w tym połapać każdemu, nie każdemu w sensie. Więc niepowodzenia, których doświadczamy, powodują, że my też jakby słabniemy w tej naszej pewności siebie. Chociaż tak jak mówię, nie zawsze jest tak, że możemy coś z tym zrobić. Kolejna rzecz to na przykład opinie obcych osób na nasz temat, czyli na przykład jeśli mamy biznes i musimy przejść na przykład do online'u, bo teraz jest to bardzo przydatne, żeby przejść do online'u i zacząć działać w internecie, bo będzie to na pewno znów zwyżkowe takie działania, to bardzo często, jeśli zaczynamy transmisję na żywo robić i tak dalej, to są różne komentarze, czasami właśnie krytykujące nas znowu, takie oceniające, takie my z tego względu, że zaczynaliśmy tak w dzieciństwie żyć, tak wiadomo, to z dzieciństwa też wyciągnęliśmy pewne informacje, że nas się opinie się wobec nas jakoś tworzy i mówi się, co o nas się myśli i ocenia się nas w szkole i bez względu na to, czy dobrze, czy źle, to jakby czujemy tą ocenę ciągłą, że musimy uważać na to, co robimy, co mówimy i to powoduje w nas też takie trochę załamanie, takie lekkie niezdecydowanie, niepewność i też pewien lęk, strach przed na przykład występowaniem w sieci, w internecie, tak jak ja teraz na przykład na live, tak? To nie są łatwe rzeczy na początku dla osób takich karconych przez życie, takich tłamszonych, poniewieranych, więc absolutnie rozumiem, co możecie czuć, jeśli macie dopiero zacząć działać w sieci. Ale uważam, że jest to krok niezbędny do rozwoju biznesu, dlatego mówię o tej pewności siebie, z czego ona wynika i powiem Wam też, jak teraz się troszkę jej pozbyć, tak? Próbować ją zniwelować. Po pierwsze, to już mówiłam na pewnym live'ie poprzednim razem, poczekajcie, napiję się. To, co mówiłam na poprzednim live'ie, jednym z wielu poprzednich, że warto oprzeć swoją jakby pewność siebie na swojej wartości. To jest bardzo fajne, gruntowne działanie tutaj na ziemi dla nas, jako ludzi, czyli bo w dzisiejszych czasach nie mamy autorytetów. Te autorytety są tak naprawdę znikome, są naprawdę na rękach jednej, na palcach jednej ręki można policzyć, ile mamy autorytetów teraz na świecie. Jest naprawdę bardzo mało osób, które, uwaga, dlaczego stają się autorytetami? Dlatego, że mają pewne wartości życiowe, według których żyją i są stabilne w swoim życiu i w swoim myśleniu. I dzięki temu my czujemy się też lepiej, jakby opierając swoje życie na ich jakichś tam wartościach, na ich jakichś cechach charakteru, czy na tym, jak oni się zachowują w pewnych sytuacjach. Jest to bardzo podbudowujące, ale zgubne, dlatego że każdy człowiek jest omylny i jeśli my zrobimy sobie obraz naszego autorytetu jako 100% ideału, no to jeśli podwinie się tej osobie noga, możemy na przykład diametralnie zmienić zdanie na ten temat i jakby tracić grunt pod nogami, ponieważ był oparty ten grunt na obcej osobie.
Z drugiej strony możemy być też osobami, które idealizują, ja mam taką tendencję, że ja raczej idealizuję ludzi i bardziej chciałabym, żeby byli lepsi, że wydaje mi się, że to, co im się przytrafiło, trudno, no to coś się tam wydarzyło. Zawsze się może coś komuś przytrafić. Jestem bardzo wyrozumiałą osobą i taką dobrotliwą. Zawsze szukam dobrych cech w ludziach, więc to jest takie trochę męczące w tym świecie, no bo jednak świat jest bardziej zły niż dobry, ale na szczęście się to zaczyna powoli zmieniać w końcu, więc mam nadzieję, że wreszcie ja poczuję spokój w tym świecie. Więc jeśli chodzi o tą pierwszą rzecz, to właśnie wyznaczyć sobie wartości życiowe, o których już mówiłam. Dzięki tym wartościom życiowym my wiemy, jak mamy na Ziemi funkcjonować. Dosłownie, kiedy ja to sobie zrobiłam, rozpisałam sobie to naprawdę, poczułam się dużo lepiej i ja teraz wiem, jak mam funkcjonować, wiem dokładnie, co mam robić. Nie muszę nikogo pytać, jestem samowystarczalna, jeśli chodzi o umysł i decyzję. Czasami musiałam się jednak kogoś radzić i tak dalej. Tym razem jakby zaglądam w głąb siebie, w swoje wartości, na bazie wartości podejmuję decyzję. Zwykle bardzo dobre te decyzje podjęłam w swoim życiu, więc chyba jednak z tą intuicją gdzieś tam współpracuję i uważam, że warto. Kolejną rzeczą, którą możemy sobie zrobić, żeby tą pewność siebie wzbudzić, to na przykład to, żeby wypisać sobie listę swoich powodzeń, czyli takich rzeczy, które nam się udały, takie sukcesy. To się teraz mówi, jakieś tam słoiczki sukcesu i tak dalej. Ja mówię, żeby sobie zrobić listę powodzeń i właśnie codziennie sobie spisywać coś, co tam się udało i co było fajne, co było naszym takim małym chociażby sukcesem i to spowoduje, że jeśli będziemy sobie nagle nawet pisali, a później w jakimś tam gorszym dniu czytali takie informacje o sobie same, które sami sobie zapisaliśmy, że zauważyliśmy te sytuacje, które były pozytywne, to dzięki temu właśnie będziemy mogli rozwijać się i czuć się coraz pewniej sami ze sobą i w tym świecie. Kolejna rzecz, jaką możemy zrobić, to codzienne takie wyznaczanie sobie jakiegoś małego celu i realizowanie go. Czyli możemy sobie, nie wiem, dzisiaj zrobię to i to w biznesie, dzisiaj zrobię to i to w biznesie, dzisiaj obejrzę jakiegoś live'a, dzisiaj się nauczę czegoś i to po prostu realizujemy w danym dniu, tak? Czyli dotrzymujemy sobie słowa, dzięki czemu mamy większą pewność siebie z dnia na dzień. I to trzeba po prostu regularnie tworzyć, przez te kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat, zależy ile kto żyje. Przez ten czas nasza pewność siebie była na przykład podkopywana i teraz musimy ją odbudować. To nie będzie trwało chwilę, będzie trwało miesiąc, dwa, trzy, pięć, może nawet rok, dwa, trzy. U każdego inaczej, w zależności od tego, jak silną mamy osobowość, jak bardzo chcemy być pewni siebie, jak dużo zależy od tej pewności siebie w naszym życiu, czyli jeśli potrzebna jest nam pewność siebie do tego, żeby rozbudować biznes, żeby móc zarabiać pieniądze, bo nie przetrwamy, no to to jest bardzo silna jakaś prawdopodobnie taka intencja i to spowoduje, że szybciej będziemy mogli się w tym wszystkim rozwinąć, tak? Bo będziemy czuli, że potrzebujemy tego. Kolejną rzeczą, jaką możemy sobie tutaj zrobić, co jest może niezbyt typowe, to wyprostować się. Czyli być wyprostowanym, nie zgarbionym i tak zmartwionym, tylko wyprostować się, bo dzięki temu też łapiemy pewność siebie. A przed kamerą jest to też bardzo przydatne, jeśli już prowadzicie biznes, chcecie go wprowadzać na rynek internetowy, co bardzo polecam, jest teraz bardzo to na topie, ale generalnie jest to po prostu potrzebne. I takie wyprostowanie się naprawdę dużo daje. Możemy się czuć dużo, dużo pewniej, swobodniej i wtedy lepiej jesteśmy też odbierani przez ludzi po drugiej stronie naszego ekranu. Tutaj mam ostatnią rzecz wypisaną, ale zaraz będę przechodziła do jeszcze dodatkowych rzeczy, które mam dla Was przygotowane. W czym jesteś najlepsza od innych? Czyli warto wypisać sobie to, w czym jesteśmy lepsi od innych, żeby też podbudowywać się tak w taki sposób. Nie, tu nie chodzi o to, żeby być aroganckim i przemądrzałym i wywyższającym się, bo to jest absolutnie nie tą drogą, tylko właśnie wypisać sobie po to, w jaki celu, po to, żeby czuć się lepiej, tak? O to chodzi, żeby się poczuć lepiej, żeby czuć się pewniej, ponieważ każdy z nas posiada jakąś swoją wiedzę, jest mądrzejszy od kogoś w czymś i tak jest po prostu na każdym momencie, że czasami to my jesteśmy mądrzejsi od kogoś, a ktoś jest mądrzejszy od nas. W jakimś tam aspekcie, tak? Życiowym, wiedzy, nie wiem, może się znacie na medycynie, może znacie się na psychologii i wy jesteście czymś mądrzejsi, albo matematyki uczycie, albo języka obcego i w tym jesteście mądrzejsi od kogoś. Wypisać sobie to warto i tym się podbudowywać, jeśli będziecie mieć takie chwile zwątpienia. Jest to akurat jeden z najważniejszych punktów, jeśli chodzi o tworzenie kursów online, bo wtedy podbudowując się w taki sposób też będziecie chciały się, poczujecie się trochę ekspertkami, bo jeśli jesteście mądrzejsi od kogoś w danym aspekcie, to już możecie nazwać się w pewnym stopniu już ekspertką, dzięki czemu to też fajnie buduje Waszą markę osobistą w sieci na przykład.
Więc pewność siebie przydaje się przy tworzeniu kursów online, tym bardziej, kiedy już zaczynamy nagrywać materiały do kursu online, to też warto jest tą postawę, wysokie ramiona, proste plecy zachować i właśnie mówić z pełnym przekonaniem o tym, czego uczymy, ponieważ jest to wtedy bardzo dobrze odbierane przez uczniów i uczniowie przyjmują tą wiedzę w dużo łatwiejszy sposób, ci kursanci, tak? Czyli tutaj na tej bazie chciałam Wam to wyjaśnić. Jeśli chodzi o mnie, ja Wam już niedługo przygotuję mini kurs online, jak zacząć zarabiać na swojej wiedzy, na własnej wiedzy. Także obserwujcie mnie, zaglądajcie. Cześć Naruciak, hej, hej. Więc jeśli chcecie się dowiedzieć, jak zacząć zarabiać na własnej wiedzy, to zapraszam bardzo serdecznie do zapisu na newsletter, bo już niedługo osoby zapisane dostaną oczywiście jako pierwsze informacje o tym, kiedy mini kurs online bezpłatny ruszy. I myślę, że to będzie fajny start dla Was, żeby się w ogóle zapoznać z tematem. Czyli tak, to powiedziałam o newsletterze, teraz tak. Pytanie do Was, jaki chcielibyście temat na następny tydzień ode mnie usłyszeć. Na pewno będziemy się widzieć 13 września o 9 rano w poniedziałek, tak jak zwykle, co tydzień w poniedziałek. I zapraszam Was bardzo serdecznie do spotykania się ze mną tutaj na live'ach, do komentowania moich nagrań. Pani prowadzi lekcje. Ja w tym momencie, tak, można to nazwać lekcją, tłumaczę, co można zrobić, żeby stać się pewniejszym siebie. To był dzisiejszy temat naszego spotkania. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam, zadawaj, bardzo chętnie odpowiem na jakieś pytania. Cześć Asiu. Także widzimy się 13 września na pewno, tutaj na live'ie, na TikToku, o 9 rano, jak co tydzień i co? Tak jak powiedziałam, już niedługo będzie dostępny mój mini kurs online. Osoby, które chcą być na bieżąco z tematem, mogą się zapisać na mój newsletter. W tym momencie zapis jest taki ogólny, ale już niedługo też będą zapisy wraz z tym zaproszeniem do mini kursu online, który jest bezpłatny. Tworzę już materiały, także mam nadzieję, że będziecie zainteresowani już niedługo. Ja się z Wami żegnam. Myślę, że powiedziałam dużo. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach pod moimi TikTokami. Możecie też na moim blogu pod moimi nagraniami, które będziecie mieć powtórki również, więc do zobaczenia za tydzień, 13 września o 9 rano. Pa, pa!